Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 15 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Bully Scholarship Edition. Między nagraniami wróciłem się do szkoły, przespałem się, zapisałem gierkę, żeby był nowy dzień, z racji tego, że i tak na tym naszym ostatnim zapisie była już godzina chyba 23, i tak już tam miałem ciągle powiadomienie, że wiecie, naruszanie ciszy nocnej i tak dalej, więc stwierdziłem, że damy już sobie tam spokój z jakimś tam robienie misji po nocach, i zwłaszcza, że Jimmy też by mi pewnie zemdlał gdzieś tam po drodze, więc stwierdziłem, że się prześpimy i już zaczniemy sobie nowy dzień. Dobra, zaraz się zaczną zajęcia, więc sobie oczywiście pójdziemy. Mam nadzieję, że nie będzie cholernej geografii, bo normalnie aż się załamałem tą geografią ostatnio. Dobra, co ty mówisz tam, synu? Krzyczysz? No. Ej, kurde, oni wiedzą, gdzie mają zajęcia i mogą iść wcześniej, ja nie wiem, gdzie mam. Dobra, dawać ten dzwonek. Wszystkie dzwony biją, bim, bam, bom. Dobra, gdzie mam iść teraz? Okej. Dobra, geografia to nie będzie. Chemia. Ej, ostatnia chemia chyba. James, hurry up and get a table. No, chemii chyba było 5, coś mi się kojarzy. Okej, zaraz jeszcze zobaczymy. To by było dobre, jakby już chemia się skończyła. Byśmy mieli chociaż jeden przedmiot zaliczony. Dobra, lecimy. Zważając na to, że to ewentualnie może być ostatnia chemia, to pewnie będzie najtrudniejszy quick time event, ale nie jest to jakoś tam specjalnie trudne. Dobra, ale lecimy. Ej, ale tu jest strasznie dużo klikania teraz, bez kitu. Dobra. Zważając na to, że gram na padzie od PlayStation i widzę kontrolki od Xboxa, to może mi się trochę pomylić. Tak, proszę bardzo. Mamy zaliczone wszystkie lekcje chemii, moi drodzy. Work is done, gentlemen. You may go. Those of you with a keen interest in the subject may return and do work for extra credit. I'm good. No i dobra, zestaw chemiczny cały czas będzie dostępny. Mogę, możesz korzystać więcej niż raz na jeden dzień. No i dobra, to mi się podoba. Ej, kurde, moi drodzy, no dobra, to słuchajcie, zaliczyliśmy już w pełni jeden przedmiot, co mi się giga podoba, bo już powoli następuje taki czas w grze, że nie będziemy musieli się aż tak bardzo przejmować tymi zajęciami, tylko będzie można już sobie spokojnie realizować tylko i wyłącznie zadania fabularne, to jest naprawdę spoko. Dobra, w takim razie poczekamy na jeszcze kolejne zajęcia, zobaczymy, może tym razem czekajcie, status, co ja muszę, plastyka, kurde, jakby plastyka siadła ostatnio, albo lingwistyka, cokolwiek ostatnie, żeby już to pozaliczać, to by było spoko. Chociaż wiadomo, na zajęcia i tak jeszcze będziemy musieli chodzić, bo mamy trochę przedmiotów do zaliczenia jeszcze. Ale no, zawsze to jest taka ulga trochę, że mamy już coś z głowy i nie trzeba się tam przejmować tymi zajęciami, tylko... No bo może być tak, że wiecie, będzie jakiś dzień, kiedy będzie chemia na przykład, tak, a my nie będziemy musieli iść na zajęcia, tylko pójdziemy sobie od razu na misję. I to by było jak najbardziej spoko. Ja pierdzielę, jeszcze raz się wyrżnę i normalnie, nie wiem, z krzesła spadnę chyba tutaj. Dawać mi ten dzwonek szybciej. Dobra, możemy ewentualnie poeksplorować szkołę. Albo się włamać do szafki komuś. Chociaż czy ma to sens? Nie wiem, co ja tam znajdę. I tak mam pieniędzy od cholery i wszystkiego innego, więc nie ma chyba sensu się włamywać. Dobra, możemy ewentualnie schować się do śmietnika, ale wydaje mi się, że to też nie jest najlepszy plan. Nie wiem, możemy pochodzić sobie. Co my tu mamy? Gaśnicy mogę użyć, ale to chyba nie. Ja to śmieszne, że w ogóle Jimmy wcześniej tam podczas jednej misji z Garym jeszcze. Jimmy trzymał tą gaśnicę jak jakiegoś shotguna. Świetne to było. Dobra, dawać. Okej, gdzie teraz? Musimy na dół zejść. A to nie będzie przypadkiem właśnie ostatnia nie, lingwistyka ostatnia. O, no i super, to mi się podoba. I've heard reports that some of you have been helping each other on the assignments. An admirable show of teamwork. No, będzie śmiesznie, jak jeszcze nie zaliczę. Bo I'm stupid. Dobra. Czekaj. Nie wiem, czy imienia mogą być. O, mogą być imienia, dobra. To jeszcze ten koral od razu. Okej. Kra może być też. Dobra. Nie wiem, rak jeszcze. Dobra. Lok też może być? Dobra. O, rok jeszcze, proszę bardzo, się ułożyło. Okej.
No i teraz już robią się problemy. Czekajcie. A kolasz? Kolasz może być. O, no proszę bardzo, ale teraz ładnie poleciałem. Rolka. Rolka jeszcze, dobra. O, kora jeszcze może być, czekajcie. Ale teraz literki oddają. No i zaliczone, no i elegancko. Widzicie, widzicie, to jest big brain, duży mózg czas, wiecie o co chodzi. Nie wiem, orka jeszcze może być. Ej, dobra, lecimy na 100%, czekajcie. Dobra, co tu jeszcze może być? Rolkę już mamy. Koza jeszcze. Okej, koza. Oraz jeszcze może być, czekajcie. Oraz. No jak to that's not English? Jak ci zara walnę skopa w twarz nauczycielu, to byś miał. Nie wiem. Nie, no chyba wystarczy, co? I tak już poleciałem po bandzie. Albo lock jeszcze? Lock chyba nie mamy. Nie, jest lock. Tak myślę, co na 3 litery może jeszcze być ewentualnie. Nie wiem, rok, rak to mamy, kra, nie wiem. Nie, no chyba nie ma co już tu za bardzo kombinować. Dobra, mamy zaliczone, poczekajmy do końca zajęć tylko, bo mogę niby kliknąć zakończ, ale się cykam, że jak to kliknę, to ten... to wyjdzie mi zajęć i mnie nie zaliczy, więc... już poczekamy sobie do końca, nie wiem, co ja tu jeszcze mogę... Raz jeszcze może być. O, proszę bardzo, nie no, ale teraz polecieliśmy, słuchajcie... Najlepsze zajęcia chyba z lingwistyki w tym kraju, chciałem powiedzieć, w tym roku. Dobra. Mamy to. No ależ oczywiście. Dobra, panie Galloway, panu to zawsze pomogę. No i dobra, mam bonus do przeprosin. Policjant zostawi cię w spokoju. Ej, to jest zarąbisty bonus. No dobra, słuchajcie, mamy zaliczone już 2 przedmioty. Więc będzie trochę luźniej teraz z tymi zajęciami, także myślę, że możemy od razu udać się na misję fabularną, bo widzę, że takowa jest dostępna. I z tego, co też widziałem, jak już tak biegłem sobie na zajęcia poza nagraniem... Goddammit, ta kamera tutaj zawsze to nie oddaje. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, że mamy 2 misje na terenie Bulwark Academy. Dobra. I one są gdzieś w tamtą stronę. W takim razie ruszajmy, ja sobie wezmę jeszcze disco rolkę. O, czemu by nie? Kurde, nigdy w życiu na desce nie jeździłem, myślałem być szczery. Wiem, że kiedyś tam, w jakichś tam latach był ogromny hype na disco rolki, ale jakoś nie wiem, mnie to nie sięgnęło. Dobra, to co my tu mamy za misję? Niebezpieczna część miasta. Oho, dobrze się zaczyna. Amigo! I need your help! Amigo? Johnny and his goons were hassling me about Algy. That guy's gone even crazier. He thinks Algy is trying to put the moves on his girl. Algy and Lola? I know. It's crazy. Everyone knows Algy likes blondes. Listen, find Algy and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where Algy is. Who? Cornelius. You know, the scrawny kid in the acting club. He did an amazing Juliet in the school play. I think he has a 4.0 grade point average. Dobra, nasza jego średnia i to, że grał Julię, to bardzo nas interesuje. No dobrze, to w takim razie szukajmy niemalże mojego imiennika. Niemalże, bo pamiętajcie, Korneliusz a Kornel to są 2 różne imienia. Serio, też... O, czekajcie, to jest już tutaj. Też się poryłem, jak się o tym dowiedziałem, nie powiem, że nie. Ale tak jest. Shut up, Gary. You guys get Algy and bring him to me at the clubhouse. You guys, take care of this pathetic excuse for a human being. I was hoping you'd say that.
Okej, moi drodzy, wybaczcie za to cięcie, ale akurat miałem taką sytuację, że oczywiście skraszowało mi grę. Bo oczywiście co by innego. Czekajcie, bo jeszcze muszę tego Gamonia obronić. Dawaj, dawaj, leż. O kurde, co ty mnie tu szarpiesz? Proszę mnie zostawić. Okej, udaje się do Algiego do New Coventry. Aha, czyli on skłamał, widzicie, jaki kurde. Jaki oszukista. No dobra, to czekajcie. Aha, ja myślałem, że mam za nim biec. No dobra, do New Coventry. No dobra, to podejrzewam, że potrzebujemy tego. No właśnie, rower bym chciał wziąć. Może tu jakiś stoi? Niekoniecznie. Dobra, czekajcie. Ja w takim razie szybko się wrócę po rower. Bo to nie będziemy tam zajewaniać na tej deskorolce, bo to będziemy tam pół godziny jechać. Weźmiemy sobie nasz rowerek i mam nadzieję, że nie ma tu jakiegoś ograniczenia czasowego, ale nie, no nie widzę, żeby to był jakiś tam jakiś zegar czy coś. Znaczy, no zegar oczywiście wiadomo jest domyślnie, ale chodzi mi o tą czerwoną obramówkę wokół zegara. Dobra, także zajewaniamy czym prędzej. No ale to Johnemu faktycznie nieźle odbija, jak on... Znaczy, to jest też zabawne, że gościu się dobrał z taką typiarą, która go zdradza na lewo i prawo. Także to jest też takie śmiechowe. No ale cóż, a później narzeka, że o, co ty robisz mi tu z tą babą? To się nie dobiera takich dziewczyn, gościu. Nie. Dobra. To teraz tak. Kurde, jakoś strasznie dziwnie cienie mrygają mi w tej grze. Nie wiem, czy to wynika z tego, że nie zaktualizowałem sterownika do karty graficznej, bo mam znowu problemy z internetem, nawet nie mogę cholernego sterownika pobrać. Nie wiem. Nie, no raczej nie, to jest stara gra, więc nie sądzę, żeby tutaj coś zależało od jakichś tam moich sterowników. Kiedy ta gra powstawała, to nawet chyba nikt nie sądził, że dożyjemy czasów, kiedy będą istnieć karty RTX, więc... Dobra, jest i Algi. Witam serdecznie. Algi, you're in so much trouble with Johnny Vincent and his boys. So, Chad, honey, listen, it's just $100. That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought Will that me and you... Shut up, fatso! Big boned, not fat. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it! No, but Lola, wait! Smart ass. Ridiculous. Women. Ugh. Look at you both. You're pathetic. But I thought she liked me. I don't believe this. You both better get over it. Oh, no. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Why? Algie, you take the girl's bike. Chad, oh, you better pedal for both of us. I get a feeling I'm headed for a fight. Oh. But I was just helping Lola study, honestly. I'm so scared. What? Well, he's gotta be around here somewhere. Let's go find him. There they are, on those bikes. Is that Algie? On a girl's bike? No dobra, to faktycznie będzie niezła zadyma. O kurde, ale koks, ja pierdzielę. Powstrzymaj żelboj, faktycznie, bo on na ramę nas wziął bez kitu. Ja pierdzielę, co się dzieje? Ja nie sądziłem, że będzie misja jak ten, jak San Andreas, gdzie strzelaliśmy z kałacha z samochodu tego suita. To jest to, to jest to. Nie mogę. Zarąbista misja, podoba mi się. Szkoda tylko, że mi grę skraszowało podczas tej misji, ale już trudno. Ale dostał headshota. Co ty mi tu petardami naparzasz? Ale oni mają ostrą amunicję, kurde, śnieżki i ten, i petardy? Ja mam tylko kamienie do tego, do procy. Chociaż dobra, w sumie dostać takim kamieniem w łeb to chyba gorzej niż śnieżką. Wow! Dobra. Nie no, ale lecimy z nimi łatwo. Bo musimy też nasze zdrowie kontrolować. Bo już troszeczkę go straciłem. Ale kurde, tych żelbojów jest strasznie dużo. Skąd oni się biorą? Skaczemy! A nie, my na ramię siedzimy chyba. Znaczy, no dobrze mówiłem, że na ramię, nie na siodełku. Dobra, nieważne. Bo w kascence była mowa, że na siodełko.
No dobra, to Lufa pytanie, czy jeszcze ktoś tu został. Good. I'm getting tired. Give me a minute to catch my breath. You! It's a trap! It's a trap! Chad, step on it! Ja pierdzielę, co za misja. Chciałbym mieć takie przeżycia ze szkoły. U mnie się aż tyle nie działo. Znaczy trochę się działo, nie powiem, że nie, ale... Ale takich rzeczy to nie przerabiałem. Kurde, niektórzy aż trzy kamienie w twarz wytrzymują. Nie no, co tu się odwala? Nie, ta gra to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Po prostu satyra pełną gębą, uwielbiam takie gry. Mimo, że nie ma ich dużo u mnie na kanale, to naprawdę uwielbiam takie gry satyryczne. Tylko wiadomo też, że w takich grach jest o tyle problem, że ten humor, który przebija się przez produkcję, on dosyć szybko nudzi z racji tego, że przyzwyczajamy się powiedzmy do poziomu humoru, już nas nie śmieszą te rzeczy, które na początku, ale Bully na szczęście na to nie cierpi. Muszę przyznać, że Rockstar tak dobrze tu zaskakuje za każdym razem, że tutaj zupełnie nie ma tego problemu. A niektóre gierki taki problem mają, na przykład, nie wiem, czy kojarzycie High on Life, mam nadzieję, że dobrze pamiętam tytuł. To jest ta gra twórców... Otwórcy Ricka i Mortiego. No i okej, tam jest naprawdę spoko poczucie humoru, ale to jest właśnie to, że wiecie, gracie godzinę, dwie i ten humor już siada. Dobra, jeszcze musimy go zabrać teraz... Gdzie ja mam go zabrać? Tutaj, tak? Dobra, 20 dolców, trochę szacunek, że żelbojów nam spadł, ale dobra, mniejsza w to. Najważniejsze, że żyjemy, bo były niezłe dymy. Dobra, słuchajcie, to myślę, że muszę mieć na jeszcze jedną misję. No w sumie dopiero jest siódma, także na spokojnie sobie to ogarniemy, ale oczywiście zapis przede wszystkim i jeszcze... gdzieś tu był automat. Gdzie jest ten automat? Tutaj, musimy się napić Bimcoli, bo... troszeczkę problem... Mam 600 dolarów? Ocie panie, dobra, to... To na spokojnie. Jeszcze tak jedna rzecz mnie zastanawia, bo czytałem swojego czasu, mówiłem to chyba na którymś odcinku, że misje w Bully są dosyć trudne. Widziałem ogólnie taką powszechną opinię, że misje w tej grze do najprostszych nie należą. No ale tak naprawdę... No nie mamy tutaj jako takich problemów, w sensie chyba, no nie wiem, no jakieś tam misje na pewno zrąbałem. Nie pamiętam już konkretnie jakie. To jest u nas? Tak, u nas, dobra. Na pewno jakieś tam misje zepsułem, bo to no... nie wydaje mi się, żebym zrobił wszystkie misje tak za pierwszym razem. Coś zepsułem na pewno, ale no mimo wszystko tak z 99% misji przeszliśmy za pierwszym razem? Więc nie wiem, czy ja jestem takim kozakiem. Czy misje są łatwe, a po prostu ktoś nagadał bzdur. Okej, malowanie graffiti. Lecimy. Hey! Oh! It's you. Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? No? No what? No, sir. That's better. At ease, girls. Listen, boss? Those grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss and I'll go send the message. No dobra, lecimy. Podoba mi się też to, że... Okej, New Coventry, to musimy iść po deskorolkę. Znaczy, po rower. Podoba mi się też to, że... zaimplementowano tutaj taką... wiecie, jak to w GTA działało, nie? Że mieliśmy... Czekajcie, gdzie jest ten garaż teraz? Tutaj. Wiecie, jak to w GTA działało, że na początku byliśmy takim zwykłym zbirem, kogoś tam podwieźliśmy... jakieś tam 100 dolców zarobiliśmy za podwózkę, byliśmy takimi, takie pety z nas były na początku, nie? A później z czasem tak już, to zwłaszcza w San Andreas widać, jak CJ sobie wyrabiał taką renomę, miał coraz więcej tych nieruchomości, w przypadku Tomiego Versetiego też to było bardzo widać,
jak się zaczął wzbogacać mniej więcej w połowie gry. I nawet w Bully udało się twórcom to zastosować, jak właśnie Jimmy na początku też był takim no nikim, a teraz nagle rządzi prawie całą szkołą. I to w sumie śmiesznie, bo on nawet tego nie chciał do końca, a no siłą rzeczy przez różne jakieś tam okoliczności. No bo wiecie, w zasadzie no Jimmy ma jeden cel, tak? Dorwać Garego. No ale żeby to zrobić, no to będzie musiał, prawda, rządzić całą szkołą. Dobrze, graffiti, gdzie mamy czekaj, bo ja muszę graffiti znaleźć, powiedz co on ci Y, dobra. Wow! Okej. Oż ty kurde, nie, pan policjant porządku pilnuje. Nie, proszę się odczepić. Ja cię, o kurde, ale lipa jest. Dobra, żyjemy. I teraz co ja muszę zrobić, bo nie zwróciłem uwagi? Chyba spray musimy kupić, tak? Czekajcie. O, farba w sprayu, kup, dobra. Okej, i co, pewnie jakieś kolejne... A fajnie, że jest taka minigierka do graffiti. No mamy w komentarzu 5 graffiti obrażających żelbojów. Okej. Nie ma problemu. Możemy tutaj sobie namalować. Okej, fajnie, że jest jakaś minigierka. Na przykład w San Andreas mi trochę tego brakowało. Chodzi mi o to, że... No w San Andreas po prostu trzymaliśmy guzik i się malowało to graffiti. Jakby tam dodali też taką minigierkę, byłoby fajnie. Lepszego efektu mamy graffiti na dachach. Na dachach? No bo mi się chce wchodzić na dachy. Ja tam pierdzielę, namalujemy 5 i tyle. Ja pierdzielę, przeczytajcie co tu Jimmy napisał. Zatrzymajcie sobie filmik, jak was to interesuje. Teraz lećmy dalej. Ja już tam nie będę się skupiał na translacji tego. Dobra. Co on tu napisał? Chris Becks tam było napisane? Okej. O kurde, co ja zrobiłem? A ja podniosłem chyba śnieżkę. Nie! Oj. A kurde, bo to pan policjant w porządku pilnuje. Czekajcie, to pójdziemy tutaj. To mnie pan policjant nie zobaczy. Okej, chyba starczy. Nie wiem w sumie czemu te graffiti znikają, kiedy je już namalujemy. Takie to trochę dziwne, no ale dobra. Ale okej, to się udało, bo jeśli... Co jest? Nie, no nie żartujcie, że... Mamy problem lekki. No nie, no serio? Poważnie? Kurde, dlaczego tu się akurat zrespił samochód? O dobra, udało się wyskoczyć. Ja pierdzielę, nie cierpię takich sytuacji. Dobra, czekajcie, teraz tak, bardzo chciałbym... Ej, tam mamy wyzwanie, możemy blokować sobie kolejną, wiecie, miejscówkę do save'ów. To by się przydało, nie powiem, że nie. Która jest godzina? 22. Jak się zastanawiam, czy iść spać, czy iść coś jeszcze porobić. Możemy sobie to wyzwanie ewentualnie zrobić, mam chociaż kurde trochę późno jest na wyzwanie. Wydaje mi się, że... Czekajcie, bo w sumie jest 10, a zaraz będziemy mieć to powiadomienie, że naruszam ciszę nocną. Dobra, to wrócimy się do budy w takim razie. Nie ma chyba sensu większego teraz udawać się na jakąkolwiek misję, bo minie pół godziny dosłownie, czyli u nas no w realnym świecie pół minuty i będziemy mieć problem, że tam naruszamy ciszę nocną i tak dalej i będą nas policjanci ciągle gonić. Dobra, to dajmy sobie spokój. Wrócimy się po prostu do akademika, prześpimy się i... Łe! Co? Ej, panie policjancie, proszę mnie nie zaczepiać, bo ECPU Polska pana dojedzie. No, nieładnie, tak? No, to dobra, to w takim razie okej. Pójdziemy się przespać, pójdziemy sobie na zajęcia. No, myślę, że będzie git. A tym wyzwaniem możemy się zająć w kolejnym odcinku. Dobra, jedziemy! No, bo zaraz byśmy mieli właśnie te powiadomienia, że naruszanie ciszy nocnej i tak dalej, więc dobra, dajmy już sobie z tym spokój. Pójdziemy normalnie na zajęcia z rana, jak grzeczne dzieci. Jestem ciekaw, ile nam zostało do końca gry. Znaczy, no, zostały nam jeszcze 2 rozdziały, więc to nie jest tak, że my tam, nie wiem, już taki przeogromny progres fabularny zrobiliśmy. Ale jestem ciekaw, ile na przykład 3 rozdziału nam zostało.
Bo muszę przyznać, że ten trzeci rozdział taki dosyć długi jest. Chyba najdłuższy w całej grze. Dobra, jestem ciekaw, co w kolejnych rozdziałach się będzie działo właściwie, bo tak. No podejrzewam, że w tym rozdziale, no to do końca tego rozdziału damy radę uzyskać ten szacunek żelbojów. Na to się przynajmniej zapowiada. W poprzednim rozdziale zajęliśmy się snobami. W pierwszym... I my się zajęliśmy w pierwszym rozdziale? Russellem chyba głównie. No, więc... Więc co, w czwartym rozdziale będziemy się kujonami zajmować? Możliwe. No to pytanie, co będzie w piątym? Blaska chyba trochę ci noga pod mapę wpadła. A, to nieważne. A, no już wyjęła, tak? Już nieważne. To tak jak my się zrespiliśmy w samochodzie po misji. To tak bywa czasami. Albo samochód w nas się zrespił. Teraz takie filozoficzne pytanie. To my... Co wam się, kurde, dzieje? Ty Parkinsona masz, gościu? Ej, halo, stary. Wszystko dobrze? Nie wiem, dziwny. Dobra. Gdzie mamy... Tu nie ma zajęć. A nie, asada, oszukać mnie chcieli. Chcieliby oszukać, kurde. Co ty mnie tam chcesz bić? No, o, ostatnia plastyka chyba, słuchajcie. Aha, dokładnie. The principal has informed me of some drawings in the boys' washroom. Apparently the sense of detail shows real promise. Okej, nie wnikam. No dobrze, no to rysujmy w takim razie. Nie, jest to jakiś mój ulubiony przedmiot, ta plastyka. I in real tak samo zresztą, nie, ja tak nie cierpiałem plastyki nigdy po prostu, nie? Naprawdę. Ja tak, mimo że, no wiecie, no nie wiem, no jakiś tam talent artystyczny mam, wydaje mi się, no nie wiem, jakąś tam muzykę robię, jakieś tam jeszcze inne rzeczy, ale... Co mnie zabiło? Nie wiem. Ale jeśli... Ej, nie rozumiem, co się dzieje? Ale jeśli chodzi o malowanie, to... Mhm, no właśnie, tak a propos. Zaraza... Ja miałem problem z tą plastyką, teraz bez kitu. Kurde, czekajcie, ja to wczytam. W takim razie polecimy jeszcze raz. Tak to być nie będzie, musimy zdać. Musimy zdać, żeby już mieć te przedmioty pozaliczane i skupić się faktycznie na na misjach. Kurde, lipa trochę. No ale ta minigierka jest jakaś taka, no troszkę trudniejsza. Muszę przyznać, nie wiem, znaczy, wiecie co, nie wiem co mnie zabiło tam w zasadzie, co mi zniszczyło ten długopisik. Trochę nie rozumiem. No bo wydaje mi się, że chyba wszystko omijałem. Nie widziałem, żebym w coś tam wleciał tak perfidnie. Także nie wiem. Nie wiem co to było. Ale mam nadzieję, że zaraz naprawię swój błąd i będziemy, prawda, godnym bożym plastykiem. Nie, no ale po co ta plastyka? Ja nie wiem, męczą te dzieci. Nie, w sensie serio, nie rozumiem po co są w szkole przedmioty artystyczne z kategorii muzyka, plastyka, no bo no nie każdy musi to umieć, prawda? Chodzi mi o to, że... no przecież nie każdy jest muzykiem, że nie wiem, ma idealne wyczucie rytmu czy coś, albo umie śpiewać. Do dzisiaj pamiętam jak ten w podstawówce miałem mutację pod koniec podstawówki i mieliśmy przedstawienie. I to było śmieszne, bo przed mutacją bardzo ładnie śpiewałem, a po mutacji, byłem wtedy w trakcie mutacji i miałem taką sytuację, że facetka mi powiedziała od muzyki, żebym ja nie śpiewał, bo fałszuję i żebym tylko ruszał ustami na przedstawieniu, to było tak smutne. Ale no właśnie tak to działa, ja nie rozumiem w ogóle... Oho, odłączył mi się pata, ale dobra, podłączył się z powrotem. Magia. I trochę nie rozumiem... Osiedł. No nie, nie, no... Kurde, panie, co się dzieje? Halo. Jeszcze gra mi się zacina jakoś. Dobra, już chodzi płynnie. Oho, czekajcie. Pani gumka, zostaw mnie. No i trochę... Aha, bo te odłamki od bomby mnie zabiły. O ty kurde. Ty, panie Oppenheimer, ci się odpalił, że taką bombę żeś skonstruował? O cholera. O cholera, mamy problem. Dobra, coś mówiłem. Aha, o tych przedmiotach. Że no nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu niektóre dzieciaki się zmusza. Ajajaj, jest źle. Czemu dzieciaki się zmusza do takich przedmiotów artystycznych? No nie! Kurde! Ej, ta plastyka jest cholernie trudna teraz. Dobra, wczytajmy to.
No i nie rozumiem, czemu się dzieci zmusza do przedmiotów artystycznych, skoro, no mówię, nie każdy umie śpiewać. Mało kto w zasadzie umie śpiewać. Chociaż jak śpiewał Jerzy Sztur, śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Ale no i do plastyki też nie rozumiem, czemu się zmusza, no bo ja naprawdę, jak ja sobie przypomnę moje rysunki z podstawówki, czy jeszcze w gimnazjum, bo nie wiem, po co w gimnazjum było takie coś jak zajęcia artystyczne. To już się nie nazywało plastyka, tylko zajęcia artystyczne, tak, ja jeszcze chodziłem do gimnazjum. Ale ja już stary jestem. No i ten, i... nie wiem, no nie rozumiem czegoś takiego, serio, tak po czasie, tak patrzę na te plany zajęć, to nie wiem, połowę przedmiotów to bym wyrzucił. Tak jak mówił ten elektryk wysokich napięć, połowę straży miejskiej to bym wyrzucił. On tam powiedział brzydziej, ale już się powstrzymał. Dobra, zaliczmy tę plastykę, bo mnie zaraz powali. Dobra, pani Phillips, idź tam, nie wiem, rób dobrze Trevorowi czy coś i ten, no. I daj mi rysować twoją piękną pozę. Dobra, czekajcie, to naprawdę musimy bardzo małe progresy robić. Tak, żeby wiecie. Żeby nic mnie, prawda, nie dziabnęło. Dobra, uwaga na gumkę. Dobra, spokojnie, spokojnie. O! No nie! Kurde! Ja pierdzielę, to jest trudne, ej. Poważnie. Dobra, zamrażacz, oddał, okej. A ta minigierka jest do dupy, totalnie, ja jej tak nie lubię. No szybko. Dobra, bo by mnie zmazało. Nie! Ja pierdzielę, no zaraz mnie powali coś. Ej, no... Jimmy, I don't think you're really feeling it today, are you? No co ty, pani Phillips, nie powiesz, no zaraz mnie coś naprawdę popierdzieli, no. Cholerna plastyka. Patrzcie, mówię, że nie lubię plastyki i od razu mam problem z zaliczeniem plastyki. No ale to jest w sumie zabawne, że tak jeszcze teraz przypomniały mi się pewne historie, że wiecie, większość dzieci nie potrafi rysować i zazwyczaj rodzice im rysowali. Jak tak sobie myślę, że jakbym miał dziecko kiedyś tam ewentualnie i jak sobie tylko pomyślę, że miałbym ewentualnie narysować mu coś na plastykę, to przecież to ja tego nie widzę, nie? Ja tego totalnie nie widzę. Ja bym powiedział, że słuchaj synu, czy tam córko, nie wiem, musisz sobie radzić sam. Ja w życiu bym nie pomógł, ja naprawdę, mam dwie lewe ręce do rysowania. Co zresztą widać, prawda, w buli. Dobra, lecimy. No, dawaj. Odpalaj mi lufa i ten. No, ale ta minigierka też jest taka naprawdę, nie lubię tej minigierki strasznie. Dobra. No i że jak teraz nie zaliczę, to po prostu... Ej, no... No widzicie to? Widzicie to? Co to było? Co to było, się pytam? Ej, no... Uniknąłem! Ej... Nie, naprawdę, no zaraz mnie coś tutaj... Zaraz się pogniewamy, coś mi się wydaje. No kurde, czemu ja tylko po tych kreskach się... Co jest? A co mnie teraz, przepraszam, bardzo zniszczyło? Nie wiem. No dajcie mi już to zaliczyć, no proszę. No, nie wytrzy... Ej, denerwuje mnie to już. Serio. Już zaczyna mnie to drażnić. Dobra, słuchajcie, ja robię tu cięcie i widzimy się, jak zaliczę tą plastykę, bo mnie zaraz powali. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Ja pierdzielę, udało się. Zatrzymaj to sobie. Dobra, ja już pani Phillips, pani podziękuję serdecznie. Nie musisz dawać dziewczynie prezentu, by ją pocałować. Ej, to odda. No dobra, ja pierdziu, co to było? Dobra, słuchajcie, ogarnąłem też, jak działa plan lekcji w menu, przy okazji, jak już robiłem to cięcie. Więc wiem, że będziemy mieć następnie WF, także możemy się tam udać od razu. Ojej, ale nie, naprawdę zirytowała mnie ta plastyka jak 150, poczułem się po prostu znowu jak w podstawówce, nie, że nie umiem rysować i ha, nie umiesz rysować, ty przegrywie jeden.
I ten, śmiejmy się z niego czy coś. Ja pierdzielę. No nie cierpię plastyki, serio. No bo muzyka była git, nie? No przynajmniej dla mnie, ale... Ale ta plastyka, to dajcie spokój. Dobra, także lećmy na ten WF. A plan działa, wiecie co, w skrócie, także no jak tu mamy po lewej rano plastykę, to po prawej mamy to, co będzie po południu tego samego dnia, tak? Czyli mamy WF, więc nie wiem, czemu ja tego wcześniej nie ogarnąłem. Może po prostu mi się nie chciało, może nie wiem, może nie połączyłem kropek. Nie wiem. Coś ty, ej, ty gamoniu. A ty, my grupę mięśniaków jeszcze musimy ogarnąć, nie zrobiliśmy chyba tego, prawda? Nie robiliśmy misji chyba bezpośrednio dla mięśniaków. No, chyba nie. Aha. Także tą grupę też trzeba będzie ogarnąć. A, wtargnięcie, aha, bo tu jest damski, dobra, ja przepraszam. Przepraszam ogółem. No nie, no gościu, no chyba cię boli coś, że ty będziesz mnie tu kopać teraz po jajach, nie? Dobra. Akurat WF-ik będzie spoko, może nauczymy się jakiegoś ciosu. Czy tu kosz wisi krzywo, czy mi się wydaje? Oczywiście, że wisi krzywo. Ej, w kosza byśmy pograli, to by było śmieszne. Dobra, chwila prawdy, czy dobrze mówiłem? Dobrze mówiłem, dobra. Okej, okay, WF 5, ostatni już. Nie, myślałem, że ciosów nas pan nauczy. A ty chyba lubisz bigos, bo ty rudego wąsa masz. Dobra, dobra. Jesteś człowiek bigos, także możesz tam gadać sobie. No dobrze, runda pierwsza, let's go. Okej. Dobra, pięknie. Oj, kurde, ale teraz... łap to gruby. Dobra, dobra, dobra. Ale łatwo. Okej, bo już ogarnąłem, że wiecie, pod kółkiem skaczemy, pod X-em rzucamy. Jak rzucamy z wyskoku, no to banalna jest ta gra. Dobra, dawaj mi to, kurde. Okej, pięknie. Dawaj, Jimmy, bierz jeszcze raz piłkę. Ale łatwa ta gra. No i to mi się podoba, tak powinny wyglądać lekcje, tak? Nie ma problemu. No i dobra, zwiększona precyzyjność. Oj, okej, to mi się podoba. No dobra, moi drodzy, słuchajcie. Aha, czyli mogę sobie zagrać zbijaka tak, ten, tak po prostu, jakbym miał ochotę. Dobra, no ja niekoniecznie będę miał ochotę. Dobra, słuchajcie. Zaliczyliśmy w sumie ile zajęć? Już 4 łącznie, prawda? Ta, jeszcze mechanika, biologia, no dobra, dobra, dobra. Wszystko, no dobra, coraz mniej już tego jest. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, tu sobie... Powoli będziemy ten odcinek sobie kończyć, jeszcze w takim razie udam się do save'a, bo widzę, że ten gamoń nie odpuści mi, choćbym nie wiem co zrobił, więc polecę sobie szybko, zapiszę jeszcze gierkę. Gdzie był... z tamtej strony zapis był. Także polecę szybko po save'a i zobaczymy, co będziemy w następnym odcinku robić, bo widzę, że mamy jedną misję dostępną aktualnie. Więc być może się zajmiemy tą misją. A może udamy się na to wyzwanie, jeszcze zobaczymy, co właściwie będziemy robić. Dobra, na razie to naprawdę chciałbym zapisać gierkę, bo zrobiliśmy spory progres w tym odcinku, jakby nie patrzeć. Jakby mi się teraz coś tu stało z tym progresem, to bym anulował let's play. Nie, żartuję. Za bardzo lubię tą grę. No dobra, to co, moi drodzy, tu kończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Bully Scholarship Edition. Na razie.